Witajcie w kolejnym przeglądzie zjawisk niewyjaśnionych. W dzisiejszym odcinku pogadamy o paranormalnym nagraniu, które wzbudziło sporo kontrowersji w sieci. Poruszymy również temat podróżnika w czasie, który zapowiada niesamowite odkrycie na 2021 rok, a także przedstawimy Wam historię mężczyzny, który znalazł tajemnicze pieniądze, które być może okazały się przeklęte. W 2018 roku w Stanach Zjednoczonych mężczyzna, jak twierdzi, słyszał dziwne głosy w swoim mieszkaniu. Przypominały szelest, ale nigdy nie znalazł ich źródła. Przełomem było wydarzenie, gdy obudził się rano i zobaczył swoje okulary położone na komodzie. On, jak twierdzi, był pewny na 100%, że włożył je do szuflady. Postanowił ustawić kamerę i sprawdzić, co dzieje się w jego domu, gdy go nie ma. Nagranie naprawdę potrafi zszokować. Podróże w czasie to temat niezwykle interesujący, często poruszany w filmach, serialach czy komiksach. Temat ten kojarzymy jednak raczej z fantastyką, a jednak naukowcy twierdzą, że podróże w czasie są możliwe, przynajmniej teoretycznie. Jedną z możliwości podróżowania w czasie jest zamienienie statku kosmicznego w wehikuł czasu. By przenieść się w przyszłość, należałoby osiągnąć w kosmosie w próżni prędkość bliską prędkości światła, by osiągnąć taką prędkość, potrzeba by było około roku, a w tym samym czasie na Ziemi mogłoby minąć nawet kilka stuleci. Z podróżami w przeszłość sprawa jest trochę trudniejsza. Nie udowodniono z całą pewnością, że są one niemożliwe, ale podaje się, że nawet w sytuacji, gdyby całe zjawisko było możliwe, to w praktyce niewykonalne, ale kto wie, co przyniesie przyszłość. Warto też wspomnieć, że w 2009 roku Stephen Hawking, czyli zmarły już fizyk, zorganizował imprezę, na którą zaprosił tylko tych, którzy mogą podróżować w czasie. Ostatecznie nikt się u niego nie pojawił, a przynajmniej oficjalnie tego nie potwierdził. Ludzi, którzy podają się za podróżników w czasie, było już sporo. Często zapowiadali oni jakieś katastrofy, bitwy, ale też piękne wydarzenia, jak maszynę, która dźwiękiem leczy najcięższe choroby. Jeden z podróżników opisywał też świat, który został całkowicie przejęty przez sztuczną inteligencję, której główne centrum przypomina coś w rodzaju kryształu. Teraz kolejny człowiek twierdzi, że podróżuje w czasie i co ciekawe zyskał ogromną popularność. Funkcjonuje on pod pseudonimem, który można przetłumaczyć jako ten jedyny podróżnik i publikuje w sieci rzeczy dotyczące przyszłości i podróży w czasie. Jak twierdzi, pochodzi on z 2485 roku i pracuje dla firmy Aura, która stworzyła wehikuł czasu. Jak twierdzi, mieszkam na małej planecie zwanej Watho. Jest to jedna z najmniejszych planet, jakie znaleźliśmy z wiarygodnymi źródłami i oznakami życia.
Podróżnik zapowiada, że Ziemię czeka zniszczenie, jednak nastąpi to dopiero 6 lipca 2788 roku. Warto jednak wspomnieć, że do tego czasu ludzie będą już mogli mieszkać na wielu innych ciałach w kosmosie, na Marsie, Księżycu i wielu innych. To, co jednak stworzyło największe kontrowersje, to wydarzenie, jakie rzekomy podróżnik w czasie zapowiada już na 7 października 2021 roku. Jego wypowiedź jest bardzo tajemnicza i to wywołało falę domysłów w sieci. Niektórzy sądzą, że chodzi tu o odnalezienie istot, które dzięki ewolucji dostosowały się do wodnych warunków, podobnie jak ludzie Bajau z południowych Filipin, rodzą się naturalnie z większą śledzioną i mogą zejść pod wodę nawet do 20 metrów i wstrzymać oddech pod wodą na kilka minut. Wielu internautów twierdzi, że opis, który podał podróżnik w czasie, może wskazywać, że w oceanie w 2021 roku odnajdziemy pół ludzi, pół ryby, którzy dzięki ewolucji całkowicie przystosowali się do życia w oceanie. Oczywiście jego wpis pozostawia pole do interpretacji i tak naprawdę nie ma pewności, co miał na myśli rzekomy podróżnik w czasie. Dokładnie podróżnik w czasie wyznał: przypominam sobie datę 7 października 2021 roku. Wtedy w Oceanie Atlantyckim znaleziono coś niesamowitego. To odkrycie zmieni wody na zawsze, a także na zawsze odmieni ludzkie życie. Kobieta twierdzi, że jej syn jest reinkarnacją Jana Pawła II. Link do filmiku na ten temat w opisie. Wayne Sabai był 51-letnim stolarzem, któremu groziła utrata domu. Pewnego dnia mężczyzna, zbierając warzywa, znalazł nylonowy worek, który, jak się później okazało, wypełniony był pieniędzmi. Niektórzy z pewnością zachowaliby gotówkę, jednak Wayne bał się, że może pochodzić ona z przemytu narkotyków, o którym wtedy było bardzo głośno, więc posłusznie zaniósł pieniądze na policję. Jednak zanim to zrobił, podzielił się całą historią ze swoją sąsiadką Dolores Johnson i pokazał jej pieniądze. Na policji okazało się, że w torbie znajduje się 150 tysięcy dolarów. Jednak co ciekawe, nie było zgłoszeń o żadnym włamaniu czy innym przypadku, w którym ktoś mógł ukraść taką sumę. Wydawać by się mogło, że to koniec historii. Jednak kilka dni później Dolores zaczęła się dziwnie zachowywać, jak wyznała jej córka. Kobieta miała mieć podobno przerażające sny i której z nocy wyznała córce, że muszą zniszczyć przeklęte pieniądze. Dolores zmarła we śnie. Co najgorsze, nie był to koniec zgonów, bowiem niedługo później umarł i Sabai. Według lekarzy jego śmierć była związana z cukrzycą. Tego samego dnia odszedł także ojciec Sabaja, którego serce nie wytrzymało wiadomości o śmierci syna. Kobieta twierdzi, że jej syn jest reinkarnacją Jana Pawła II. Link do filmiku na ten temat w opisie.